Podróże po Wielkim Tygodniu. Wielki Poniedziałek. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze podróże po Wielkim Tygodniu. O ile nasze dwa poprzednie spotkania o sobocie Łazarza i Niedzieli Palmowej były takim wprowadzeniem do Wielkiego Tygodnia, dniami przejściowymi między 40. Wielkiego Postu a Tygodniem Męki Pańskiej, o tyle omawiany dziś dzień jest już stricte pierwszym dniem Tygodnia Męki Pańskiej. To czas niezwykły, czas szczególny. Warto dodać, że czas Wielkiego Tygodnia jest czasem chrystocentrycznym. Co to słowo oznacza? Mianowicie to, że jest to czas poświęcony w pełni dla Chrystusa. W centrum jest Chrystus, tylko Chrystus. Wielki Post był czasem, można powiedzieć, czasem dla nas. Czasem przygotowania się do Wielkiego Tygodnia, czasem skoncentrowania się na człowieku. Powoli, stopniowo przygotowywaliśmy się na spotkanie Tygodnia Męki Pańskiej. Przypomnijmy sobie chociażby pierwszy tydzień postu, kiedy w cerkwiach czytaliśmy kanon pokajany świętego Andrzeja z Krety. Ze wzruszeniem śpiewaliśmy słowa „Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się”. Wyrażaliśmy żal, skruchę, mówiliśmy o grzechach. A Wielki Tydzień jest już czasem dla Pana Boga. Zwłaszcza taki charakter będą miały dni drugiej części Wielkiego Tygodnia, czyli czwartek, piątek, sobota. To też czas, kiedy nie wspominamy świętych czczonych danego dnia, kiedy zwykle nie służymy molebnów do świętych. Święci w swojej pokorze schodzą na drugi plan, ustępują przed wielkim misterium ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielki Poniedziałek rozpoczyna jutrznia zwana Jutrznią Oblubieńca. Dlaczego Oblubieńca? Otóż tematyka tego dnia wzywa do czuwania, zachęca do gotowości. Chrystus w Ewangelii świętego Łukasza powiedział: bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zostanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I na tejże jutrzni rozbrzmiał właśnie hymn poświęcony Oblubieńcowi. Thank you.
Charakter nabożeństw Wielkiego Poniedziałku jest wielkopostny. To swoisty powrót do Wielkiego Postu na 3 dni. Poniedziałek, wtorek, środa. I te dni, te 3 dni są do siebie bardzo podobne. Zwykle w cerkwiach wieczorem w przeddzień sprawowana będzie jucznia. W sam dzień zaś rano godziny kanoniczne, czasy i liturgia uprzednio poświęconych darów. Na porannym nabożeństwie godzin kanonicznych czytana jest Ewangelia. Reguła sprawowania nabożeństw zaleca, by w ciągu 3 pierwszych dni Wielkiego Tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, środę, przeczytane zostały wszystkie 4 Ewangelie. I nawet jeśli w danej parafii nie ma takiej praktyki, to warto starać się, by Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę czytać w domu, we swojej domowej modlitwie, jak najwięcej fragmentów Ewangelii. Jednym z tematów przewodnich Wielkiego Poniedziałku jest starotestamentowy Józef, jeden z 12 synów Jakuba, sprzedany z zawiści przez braci. I ten Józef, najpierw pogardzany, sprzedany, wyszydzany, zostaje wysławiony w Egipcie i cieszy się wielkimi względami samego Faraona. Ta historia pokazuje pewne uniżenie człowieka, po którym następuje wywyższenie. To poniekąd zapowiedź, że po ukrzyżowaniu Chrystusa czeka nas Jego zmartwychwstanie i wielka radość. I oczywiście Wielki Poniedziałek to dzień oczekiwania na zbliżającą się mękę Jezusa Chrystusa. Zbawca idący na mękę mówi swym przyjaciołom: wtedy poznają, że jesteście moimi uczniami, kiedy będziecie zachowywać moje przykazania. Zachowajcie pokój w sobie i ze wszystkimi, a pokorny zostanie wywyższony. Wiecie, że jestem Panem, więc śpiewajcie i wywyższajcie mnie na wszystkie wieki. Podczas nabożeństw czytane jest wiele fragmentów ze Starego Testamentu. Tak jak Stary Testament towarzyszył wielkopostnym nabożeństwom, tak i towarzyszy im również teraz. Ponownie najczęściej czytaną księgą Starego Testamentu jest Psalterz. Psalmy przewijają się na wszystkich nabożeństwach Wielkiego Poniedziałku. Tak będzie aż do środy. Czytane są także 3 inne księgi. W Wielkim Poście na nabożeństwach powszednich czytaliśmy Księgę Izajasza, Księgę Rodzaju i Księgę Przysłów. Księgi te reprezentują 3 różne kategorie ksiąg starotestamentowych. Księgi prorockie, księgi historyczne i księgi dydaktyczne. W Wielkim Tygodniu jest inaczej, następuje zmiana. I czytamy proroctwa Ezechiela, Księgę Wyjścia i Księgę Hioba. I cały czas charakter starotestamentowy przeplata się z elementami z Nowego Testamentu. Pan idący na dobrowolną mękę rzekł po drodze apostołom: oto idziemy do Jerozolimy i Syn Człowieczy zostanie wydany, jak o Nim napisano. Przyjdźmy więc my z oczyszczonymi zmysłami i towarzyszmy Mu w drodze i ukrzyżujmy się z Nim. Umartwmy dla Niego życiowe rozkosze, abyśmy z Nim ożyli i usłyszeli Jego słowa. Nie po to tylko idę do ziemskiego Jeruzalem, aby cierpieć, ale wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego, i wywyższy was w niebiańskim Jeruzalem, w Królestwie Niebios. Na wszystkich nabożeństwach Wielkiego Poniedziałku rozbrzmiewa znana z całego okresu Wielkiego Postu modlitwa świętego Efrema Syryjczyka. Modlitwa wielkopostna, podczas której wierni biją pokłony i modlą się o cnoty duchowe, a także proszą Pana Boga o siłę na kolejne dni tej duchowej podróży. Zapraszamy zatem na kolejne części naszych podróży po Wielkim Tygodniu. Wielki Poniedziałek już kończymy. Na koniec jeszcze krótki hymn wielkoponiedziałkowej jutrzni. Ex apostylarion w języku starogreckim, w języku oryginalnym tychże hymnów. Utwór w wykonaniu mnichów z monasteru Watopedii na Świętej Górze Athos. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Oh.